są w wieku, że tak się nazywa, produkcyjnym, pracują. I ten kryzys będzie postępował. Miał temu zaradzić program 500+. Okazało się, że nie, nadal mamy kryzys demograficzny. Eksperci wskazują, że jednym z podstawowych problemów dla młodych ludzi to jest własne mieszkanie. Różne próby były podejmowane i są podejmowane. Nasza propozycja, najprościej mówiąc, wygląda tak, że jeżeli młodzi ludzie chcą kupić mieszkanie albo chcą budować sobie mieszkanie, mają dostać na dzisiaj, to mówimy, 100 tysięcy złotych od państwa jako ten swój wkład. Wtedy mogą się starać o kredyt, ale mając już 100 tysięcy od państwa. Do tego stałe oprocentowanie, 1,5%. Jeżeli taki program wejdzie w życie i nie będzie on jakoś tam szczególnie limitowany, no to jest szansa przełamać ten największy kryzys, jeżeli demograficzny, jeżeli tego nie zrobimy, no to nadal będziemy się z tym borykać. I ostatnia kwestia, o której chcę wspomnieć. Myśmy byli prekursorami jako ludowcy, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, produkcji zielonej energii w Polsce. Rozpoczęło się to ponad już 20 lat temu od produkcji biokomponentów, od produkcji biodiesla. Potem przyszedł czas na energetykę wiatrową, na energetykę tą prosumencką, gdzie mali inwestorzy na dachu swojego domu instalowali maleńkie elektrownie i była tam gwarancja opłacalności. Rok temu tą gwarancję rządzący odebrali i teraz firmy energetyczne zbijają kokosy, a ludzie na tym nie zyskują. Kompletnie zablokowana energetyka wiatrowa. I my mówimy, że naprawdę czas najwyższy odblokować i inwestować w energetykę odnawialną, przywrócić opłacalność, gwarancję opłacalności, umożliwić rozwój energetyki wiatrowej, ale w taki też sposób, żeby środowiska lokalne, które się obawiają tych inwestycji, żeby mogły liczyć na gratyfikację, ale też na inny sposób inwestowania, żeby nie pozwoliła nam kontynuować tej naszej tradycji spotkań świąteczno-noworocznych w gronie ludowej ostrołęckiej rodziny, w gronie również naszych przyjaciół. Niestety przyjdzie nam się chyba po prostu nauczyć żyć z tymi nowymi chorobami również i wirusami. No ale na szczęście wracamy do normalnego funkcjonowania i do normalnych działań, ale chciałbym to nasze spotkanie rozpocząć od stwierdzenia rzeczy niestety oczywistej, bo ta pandemia, oprócz tego, że nie pozwalała się spotykać w normalny sposób, no wyrwała z naszego grona, z naszych rodzin, spośród grona naszych przyjaciół, również z naszego ludowego grona wspaniałych działaczy. Proszę mi pozwolić, że w tym momencie wspomnę Mariana Krupińskiego, wieloletniego prezesa zarządu powiatowego naszego stronnictwa w Ostrołęce, niestrudzonego w działaniach samorządowca i działacza społecznego, regionalisty. Drodzy Państwo, niestety tych strat i tych wyrw w naszym gronie jest o wiele więcej. Drodzy Państwo, proszę mi pozwolić, że powitam Was jeszcze raz. Najserdeczniej, jak potrafię. Naprawdę cieszę się, że po tej dwuletniej, a tak naprawdę trzyletniej przerwie, bo ostatnie nasze spotkanie tego typu to był styczeń 2020 roku, czyli już tak naprawdę 3 lata minęło od naszego ostatniego spotkania. Chciałbym bardzo serdecznie powitać kolegę Krzysztofa Bałdyka, prezesa Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Ostrołęckiego. Równie serdecznie chciałbym powitać kolegę Mirka Augustyniaka, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ale również od ostatnich naszych wyborów, kampanii sprawozdawczo-wyborczej
Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezesa zarządu wojewódzkiego naszego stronnictwa, województwa mazowieckiego. Witamy Cię, Mirku, bardzo serdecznie. Gratulujemy tego awansu. Chciałbym bardzo serdecznie powitać niezawodnego na naszych spotkaniach starostę powiatu ostrołęckiego, pana Stanisława Kubła. Witamy pana starostę bardzo serdecznie. Jest z nami pan wójt Stefan Prusik, wójt gminy Lelis. Witamy bardzo serdecznie. Jest pan Marek Piórkowski, wójt gminy Czarnia. Witamy bardzo serdecznie. Witam pana Piotra Kosiorka, wójt gminy Goworowo. Witamy również bardzo, bardzo serdecznie. Witam pana Pawła Natkowskiego, dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Witamy serdecznie. Witam panią Hannę Grącką, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce. I panią Annę Grabowską, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Bardzo serdecznie witam wszystkie koleżanki, kolegów, prezesów gminnych naszego stronnictwa z powiatu ostrołęckiego. Witam sąsiadów. Witam was wszystkich, drogie koleżanki i koledzy. Rozpocząłem od wspomnienia tej pandemii. To może w tym pierwszym słowie po powitaniach coś miłego. Nie ma dzisiaj z nami, a miała być, ale zdrowie nie pozwoliło, pani Czesława Kaczyńska. Pani Czesława Kaczyńska obchodziła w ubiegłym roku przepiękny jubileusz 65-lecia pracy twórczej, pracy artystycznej. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować tego jubileuszu, ale przede wszystkim tego przepięknego, wspaniałego dorobku twórczego, artystycznego, tej twórczości na rzecz skultywowania tego, co w naszym regionie Kurpiowszczyzny naprawdę jest najpiękniejsze. I tą drogą chcemy przekazać pani Czesi, pani Czesławie najserdeczniejsze życzenia. Wielu, wielu takich jubileuszy, wielu zdrowia i sił do tego, żeby nadal tą piękną tradycję kultury kurpiowskiej mogła kultywować i uczyć, zarażać tą pasją nowe, następne pokolenia. Panie Czesławo, przesyłamy w tym momencie najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Drodzy Państwo, drogie koleżanki i koledzy, te nasze spotkania, oczywiście będzie coś dla ducha, będzie chór kameralny ostrołęcki, będzie muzyka z pogranicza Polski i Słowacji, będą muzycy ze Spisza. To jest Spiska Kompania, tak się nazywa zespół. Ale zanim przejdziemy do kolędowania i śpiewania, może trochę też wspólnego, pozwólcie, że jak zwykle też no kilka przynajmniej, postaram się niedługo, refleksji na temat tego, co wokół nas i może na temat tych wyzwań, które przed nami. Drodzy Państwo, rozpocznę od tego, że dokładnie miesiąc temu, 13 grudnia, przypadła okrągła 20. rocznica szczytu w Kopenhadze. To był ten szczyt, gdzie kończyły się negocjacje kształtujące warunki członkostwa wszystkich państw kandydujących, ale również Polski, która się wtedy starała o członkostwo w Unii Europejskiej. Ja miałem zaszczyt być członkiem delegacji polskiej, która wtedy była w Kopenhadze. Jako wicepremier, minister rolnictwa odpowiadałem wtedy za sprawy dotyczące polskiej wsi i rolnictwa. Mam do dzisiaj satysfakcję, że naprawdę udało się więcej niż to nawet w Polsce wielu polityków, a może i nie tylko polityków, sobie wyobrażało, że się uda. Wtedy rzeczywiście udało się podwoić dopłaty. To można przeliczyć na znaczące kwoty
które zasiliły konta, portfele polskich rolników. Ale tu, mówiąc o tym w Ostrołęce, trzeba wspomnieć o bardzo radykalnym, bo 1,5 miliona ton zwiększeniu kwoty hurtowej produkcji mleka, a przecież powiat ostrołęcki, Kurpiowszczyzna słynie z tej produkcji i gdyby nie to zwiększenie limitu tej produkcji wtedy w Kopenhadze, nie byłoby szans na tak dynamiczny rozwój tego sektora i tej produkcji w Polsce. Drodzy Państwo, szczyt w Kopenhadze, potem oczywiście referendum, otworzyło Polsce drogę do członkostwa w Unii Europejskiej. To już 19 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Ja często mawiałem i nadal to podkreślam, że to wejście do Unii Europejskiej było dla nas, dla Polski, niczym stanie się członkiem takiej europejskiej strefy bezpieczeństwa i rozwoju. Dzisiaj trzeba podkreślić słowo bezpieczeństwa, strach pomyśleć, w jakiej sytuacji bylibyśmy jako Polska i Polacy, gdybyśmy nie byli członkami Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Bezpieczeństwo i rozwój. Polska nigdy w swojej historii nie doświadczyła tak dynamicznego i szybkiego rozwoju, jak w czasie, kiedy byliśmy członkami Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, a Ukraina krwawi. Ciężko krwawi. Oni wtedy, kiedy my szliśmy do członkostwa w Unii Europejskiej, oni byli bardzo podzieleni. Nie udało im się, tak jak Litwie, Łotwie, Estonii, wejść do Unii wtedy, 19 lat temu. I dzisiaj to ich pragnienie prawdziwej wolności, suwerenności, pragnienie uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej jest brutalnie tłamszone i brutalnie zaatakowane przez naszego również, co tu dużo mówić, dzisiaj wroga, czy miejsce największego niebezpieczeństwa na wschodzie, czyli putinowskiej Rosji. Drodzy Państwo, mówię o tym dlatego, że Ukraina krwawi i chciała być członkiem Unii Europejskiej. Jak obserwuję, czy w Parlamencie Europejskim, czy w ogóle działania polityków prawicy naszego rządu, to nie tylko mam wrażenie, ale jest wiele dowodów na to, że dzisiaj rządzący chcą nas z tej Unii, choć na raty, to jednak z tej Unii wyprowadzać. Po wielokroć byłem świadkiem, kiedy sojusznikami Zjednoczonej Prawicy, polskiego rządu, tam w Parlamencie Europejskim i na zachodzie Europy są politycy i partie polityczne, które są jawnie za likwidacją Unii Europejskiej, a wielu spośród nich, tak jak pani Le Pen, jest wierną sojuszniczką Władimira Putina, a jak była ostatnio na